pasuje tutaj to, że bardzo ciężko się pisało ten rozdział właśnie, a jest dla mnie ciężko. Nigdy się tak nie rozwaliłam na scenie. Nie, przepraszam, wiecie, kiedy się raz się rozwaliłam na scenie, wiecie, gdzie? W becie 50. W becie 50 na pierwszym koncercie helsinkowym, który był wyprzedany ze wzruszenia, że z supportu się przenieśliśmy, a teraz to też mnie tak wzrusza. Ale bardzo was kocham, bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, bardzo doceniam. Dziękuję. Kochani, znacie dobrze Michała, z którym stworzyłam pierwsze swoje trzy płyty, mojego najlepszego przyjaciela, mojego brata. Michał teraz zrobi zdjęcie nam wszystkim. Mogę sobie z wami zrobić zdjęcie? Marcinku, kochany, najlepszy świetnik na świecie, Marcin Gardocki. Zrób się wielki hałas. Najlepszy, nie ma lepiej, nie ma lepiej, kochani, naprawdę. Najlepszy. Marcinku, proszę Państwa na trybunach, jakbyśmy mogli Państwa prosić na sekundę, żeby Państwo wstali. Dziadziuń, jak bolą się nóżki, to nie wstanę. Siedź sobie. Ale podejrzewam, że ty jesteś taki, że powiesz, gdzie ja będę siedział? Ja wstaję, ja taki chłop jestem. Wstaję. Tak, jakbyś mógł, Marcinku, jak się da odświetlić Państwo też na trybunach do zdjęcia, żeby pięknie wszystko wyglądało, to super. Ja, bardzo fajnie by było, no nie? Żeby tak było widać i żeby było widać też ten taki telewizor jak Madison Square Garden. Może nigdy nie mieliśmy takiej długiej przerwy między piosenkami, no ale dobra, trudno. Okej, uwaga. Michał jest tutaj. Marcin, jak chce, to też może tutaj wejść. O, jest ja. Dobra, okej. Okay. To uwaga, kochani, na 3-4 wszyscy ręce do góry. Wszyscy na trybunach też, żeby nas było widać tak totalnie. Uwaga! Trójmiasto! To dzięki. Kochani, to tylko słowem jeszcze chciałabym wam tylko powiedzieć, że jak będziecie wychodzić, to można kupić... Jest tu Maciek Milczanowski? Jest Maciek? Maciek! Jesteś Maciek? No. A, Maćka nie ma. Maćka nie ma, kochani, bo robi bardzo ważne rzeczy, ponieważ jest super wspaniały i kompetentny i zajmuje się ważnymi sprawami niż tutaj teraz przychodzenie do mnie. Ważniejszym niż teraz przychodzenie do mnie tutaj, bo sobie wymyśliłam coś. Chciałam wam pokazać, bo Maciek ma super koszulkę Backdoor i w naszym merchowym sklepiku tam można sobie kupić jakąś tam bluzę, koszulkę ze każdego rozdziału, czapkę chyba też, płytę, winyl, coś. Super. Kurczę, aż teraz mi jest głupio, że się tak rozkleiłam jak debil jakiś. Nie, słuchajcie. Teraz mi jest, wiecie dlaczego mi jest głupio? Dlatego, że powiedziałam debil. Nie ma nic złego w okazywaniu emocji. Nie wstydźmy się tego. Słuchajcie. Nie wstydźmy się tego. Nie ma nic złego w tym, żeby okazywać emocje, żeby się rozryczeć czasem. Nie ma nic w tym złego. Czasami trzeba. I to jest mój drugi raz. I drugi raz w Gdańsku. Thank you.
się.